Cześć, tu Dominik Rybiałek z The White Camel. Słuchacie radia RTM i Folin. I want to run until the end of time. Fall in love with you is all that I want to know. I want to dance until it makes no sense. There is only me and you, a music of our hearts. Distractions stamping. Dominik Rybiałek i zespół The White Camel rozpoczął nasze 465. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. To wydanie i kolejne wydanie będzie poświęcone w całości wydarzeniu artystycznemu o zasięgu ogólnopolskim, 23. Festiwalowi Pieśni Patriotycznej i Religijnej Hrubieszów 2018. W tym wydaniu relacja z koncertów konkursowych oraz z koncertu otwarcia.
Za tydzień zapraszam do posłuchania relacji z uroczystej mszy świętej w kościele garnizonowym pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz z koncertu galowego. Tak więc zapraszam na spotkanie z artystami z całej Polski. Rozpoczynamy od relacji z koncertów konkursowych. To już po raz 23. Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Hrubieszowie. Raz do roku Hrubieszów staje się miejscem, gdzie spotykają się wszyscy artyści, którzy wykonują te utwory. Scena Hrubieszowskiego Domu Kultury jest już przygotowana, a dzisiaj w czwartkowy wieczór o godzinie 18 rozpoczyna się pierwszy koncert konkursowy. Na salę już wkroczyło jury. Jest wśród jury Wanda Kwietniewska, ksiądz prałat Andrzej Puzon. Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej to 4 dni konkursowych występów, no i oczywiście koncerty otwarcia i koncert galowy. Wielu wykonawców, także pracy bardzo dużo. Wspierać mnie będą oczywiście młodzi reporterzy. Dzisiaj ze mną pracuje Damian Skiba. Damianie, to już twój drugi festiwal. Drugi, a już nawet nie wiem, czy nie trzeci. Ten festiwal już myślę, że tak na stałe się wpisał w pracę naszego radia i nie wyobrażam sobie, żeby nas tutaj mogło zabraknąć. Wobec tego przekazuję ci mikrofon. Jak miło widzieć was znowu, drodzy państwo, w Hrubieszowie. Mamy listopad, po raz kolejny tu w Hrubieszowskim Domu Kultury spotykamy się na bardzo ważnym wydarzeniu, nie tylko dla mieszkańców Hrubieszowa, nie tylko dla mieszkańców powiatu hrubieszowskiego, nie tylko dla mieszkańców województwa lubelskiego. Przed nami już 23. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Proszę państwa, rok 2018, jak doskonale wiecie, to rok szczególny dla nas, Polaków. Świętujemy cały czas, pomimo tego, że 11 listopada już za nami, setną rocznicę odzyskania niepodległości. A dla podkreślenia wagi tej 23. edycji pragnę państwa poinformować, że patronat narodowy nad tegoroczną edycją festiwalu objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Proszę państwa, przed nami 5 koncertów konkursowych. Dzisiaj, jutro i również w sobotę przed południem. A te występy i zespołów i artystów, w sumie około 50 tak zwanych podmiotów wykonawczych, będzie oceniać doskonale państwu znane jury festiwalu, innymi słowy nasza znakomita rada artystyczna. Nie muszę sprawdzać listy obecności, widzę, że wszyscy są w komplecie, ale powitajmy wszyscy już tutaj zgromadzeni w Hrubieszowskim Domu Kultury przewodniczącą Rady Artystycznej, panią Alicję Saturską. Po raz kolejny w Hrubieszowie jest z nami pani Wanda Kwietniewska. Myślę, że część z państwa doskonale pamięta również i koncert zespołu Wanda i Banda, który miał miejsce podczas poprzedniej edycji. Po raz kolejny również członkiem jury jest pani Jolanta Wojtaś-Zapora. Witamy również pana Mietka Jureckiego. Proszę państwa, chyba po raz pierwszy nie muszę czytać z kartki, bo doskonale ich znam. Oni się świetnie tutaj czują i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze przez wiele, wiele lat. Pan podpułkownik Bogusław Hila, podpułkownik rezerwy również od wielu lat na festiwalu w Hrubieszowie. Główny instruktor do spraw dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, Wojewódzki Ośrodek Kultury, pan Andrzej Sar. I oczywiście ksiądz prałat, podpułkownik Andrzej Puzon, sprawca tego, że festiwal już od ponad 20 lat mamy w Hrubieszowie. To wydarzenie, tak jak powiedziałem, doskonale jest znane w wielu miejscach kraju i oczywiście także występy artystów, zespołów, solistów, solistek, również i z innych części naszego pięknego kraju będziemy mogli podziwiać i im się przysłuchiwać razem, oczywiście z Radą Artystyczną, chociażby jutro, bo dzisiaj to głównie na scenie będą miejscowi z Hrubieszowa, z Zamościa i nie tylko. Proszę państwa,
Tak jak powiedziałem, 5 koncertów konkursowych przed nami. Co się zmieniło w festiwalu? Myślę, że poziom z roku na rok jest coraz wyższy, ale zmieniło się w Hrubieszowie także coś jeszcze, a w zasadzie ktoś zmienił się. Zmienił się dowódca organizatora, czyli Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego imienia Henryka Dobrzeńskiego-Hubala. Pan pułkownik Artur Jakubczyk, mam nadzieję, że także podziękujemy w tej chwili także naszemu nowemu dowódcy, w zasadzie dowódcy Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie za to, że także bardzo mocno angażuje się w tegoroczną edycję festiwalu. Pan pułkownik Artur Jakubczyk na pewno będzie jeszcze niejednokrotnie na pewno podczas festiwalu w Hrubieszowskim Domu Kultury. Przekażemy. Szanowni Państwo, zespół wokalny Hubal jako pierwszy zaprezentuje się za moment na scenie i oni, nie ukrywam, od razu na głęboką wodę zostali wyrzuceni, w zasadzie chyba sami na własne życzenie. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest zespół, który powstał 2 miesiące temu, a ten występ będzie ich premierowym. Klub drugiego Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, zespół wokalny Hubal w utworach Chłopcy silni jak stal i Nasz Bóg. Przywitajcie ich oklaskami, mam nadzieję, że się nie wystraszą. Zespół wokalny Hubal, Hrubieszów. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal. Naprzód marsz ku zwycięstwu, w górę skroń orzeł nasz lot swój zbił. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się dal, hej, do walki nie zbraknie nam sił. Piosenka szturmowa pośród kurku kudział, oddział stoi jak stał, choć poległa już chłopców połowa. Dziś padł on, jutro ja, śmierć się pyta, gotuj broń, krew ci gra, boju ze. Chłopcy silni jak stał, oczy patrzą się tam, a na ustach szturmowy nasz wiek. A gdy miną już dni walki szturmów i krwi, bratni legion, gdy z Anglii powróci, pójdzie wiara gromadą, ale ja paradą i piosenkę szturmową zanuci. Panie, mruj kwiatów, mruj i sztandary, równy krok, śmiały wzrok, brukać drży. Ale ja mi z paradą będzie żydę i radą, wolną Polskę, co stała z naszej krwi. Ale ja mi z paradą będziem szli defiladą, wolną Polskę, co wstała z naszej krwi. Proszę Państwa, kilka minut temu na scenie prezentował się zespół Hubal z Hrubieszowa. Teraz mamy solistkę z Hrubieszowa, również z drugiego Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Nazywa się Karolina Marchlewska i zaśpiewa nam piosenki Jeśli nie wrócę, do tekstu i muzyki Anity Lipnickiej. Współkompozytorem tego utworu jest John Porter. I jeszcze jeden utwór, Tłumy serc. Mam napisane ksiądz Stanisław, ale z tego co pamiętam, to jest ksiądz Stefan. Ksiądz podpułkownik prałat Andrzej Puzon pewnie potwierdzi. Ksiądz Stefan Ceberek jest autorem tekstu i muzyki Tłumy serca, wcześniej Jeśli nie wrócę, przed Państwem Karolina Marchlewska.
przezroczysta, w blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przysta, oparta o ciche fale. Tłumy, tłumy serc zagarnięte przez jedno serce, jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. Zagarnięte przez jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. Znajdujemy się za kulisami sceny, jest ze mną Karolina Marchlewska, witamy. Witam. Co, Karolina, możesz powiedzieć o swoim występie? Co wykonywałaś, jaki akompaniament, jak się tobie wykonywało na scenie Hrybyszowskiej? Wykonywało mi się bardzo dobrze. Ta scena jest bardzo duża i bardzo mi się tam rewelacyjnie śpiewa. Śpiewałam dwa utwory, Tłumy serc i Jeśli nie wrócę. Przy akompaniamencie własnym? Tak, swoim własnym. Miałaś wcześniej jakąś próbę, jakieś nagłośnianie? Tak, miałam wcześniej próbę, która wyszła bardzo dobrze. Jestem zadowolona ze swojego występu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zuzanna Gałan, klub 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Proszę Państwa, dzisiejszego wieczoru jeszcze w Hrubieszowskim Domu Kultury dwa występy solowe. I męski głos, i żeński głos pojawią się już niebawem, ale na razie nieco więcej osób na scenie. Zespół Na Granicy z Nadłużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. To teraz już wiem, kogo tak dzisiaj słyszałem, jak przyjechałem w pobliżu Hrubieszowskiego Domu Kultury około godziny 16, bo śpiewali chyba piętro wyżej. W mroku jest tyle światła, to jest pierwszy utwór, który zaprezentują, a później będzie jeszcze piosenka, gdy śpiewa wojsko. W mroku jest tyle światła, autorem słów jest Święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Muzykę skomponował Piotr Selim. To jest piosenka, którą w swoim repertuarze cały czas ma Federacja, czy też Lubelska Federacja Bardów, której założyciel Jan Kondrak to człowiek z tej ziemi, ziemi hrubieszowskiej. A utwór Gdy śpiewa wojsko skomponował Zbigniew Nowak. Tekst napisała Magdalena Mikulin. Przed Państwem zespół Na Granicy z Chełma.
maki znów zakwitły, by sami w drogę iść. Polska już, może nam się przyśnią dziewczyny z tamtych dni. Przyjdą jeszcze długie noce, przyjdą jeszcze nowe dni. Ja żołnierze spod biało-czerwonej będą śpiewać do marszu jak dziś. Gdy idzie wojsko, nie czekaj siostro, kwiaty daj, serce daj, póki czas. Gdy śpiewa wojsko, nie czekaj siostro, kwiaty daj, serce daj, póki czas. Lato już, kabry znów zakwitły kolorem oczu twych. Łany zbóż szumią zamaszyście, by łatwiej było iść. Jeszcze zima sypnie mrozem, jeszcze wiosny przyjdą dni. Ja żołnierze spod biało-czerwone będą śpiewać do marszu jak dziś. Gdy idzie wojsko, nie czekaj siostro, kwiaty daj, serce daj, póki czas. Gdy śpiewa wojsko, nie czekaj siostro, kwiaty daj, serce daj, póki czas. Gdy idzie wojsko, nie czekaj siostro, kwiaty daj, serce daj, póki czas. Gdy śpiewa wojsko, nie czekaj siostro, kwiaty daj, serce daj, póki czas. Gdy śpiewa wojsko, nie czekaj siostro, kwiaty daj, serce daj, póki czas. Jest ze mną pan Piotr Widziński z zespołu Na Granicy. Co pan może powiedzieć o państwa występie tutaj? Czy się wszystko udało? Myślę, że tak. To jak nam się udało, to już w gestii grona jury. Ale no tak jak mówię, tego rodzaju festiwale budzą we wszystkich uczestnikach 150% emocji. Jest niesamowita atmosfera, jest nawet niesamowita mobilizacja. Każdy tutaj chce wypaść jak najlepiej. Mam nadzieję, że nam również się udało. W jakim składzie państwo wystąpili? Jakie państwo wykonywali utwory? Wystąpiliśmy dzisiaj w pięcioosobowym składzie. Ja jako przedstawiłem się już wcześniej, Arleta Wicińska, Łukasz Łopocki, Łukasz Mielniczuk oraz Mateusz Puzio. Wykonaliśmy utwory W mroku jest tyle światła do słów Jana Pawła II oraz Gdy idzie wojsko. No, wesoła, skoczna, fajna piosenka. Mam nadzieję, że wszystkim się spodobała i mam nadzieję, że rozruszała troszeczkę w dniu dzisiejszym widownię. A jak wyglądało przygotowywanie się do tego konkursu, do tego festiwalu? Czy zespół się spotyka regularnie, ćwiczy, czy tylko przed tego typu występami? Nie, absolutnie. Oprócz tego festiwalu występujemy jeszcze, promując nadburzański oddział Straży Granicznej w wielu uroczystościach, także te spotkania nasze się odbywają cyklicznie. No średniej trudno mi tutaj powiedzieć, no ale dosyć często. Dziękuję bardzo i życzę dalszych sukcesów. Bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że takowe będą. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również. Dziękuję. Proszę państwa, kolejny występ, już ostatni dzisiejszego wieczoru niestety. To będzie występ Aleksandry Małek, która przyjechała z Janowa Lubelskiego. Na co dzień jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego imienia Bohaterów Porytowego Wzgórza. W wykonaniu Aleksandry utwór Strumień do tekstu Zbigniewa Książka i muzyki Piotra Rubika, a także Wolność. I tekst, i muzykę napisał ten sam człowiek, też związany przez wiele lat z Zamościem, nieżyjący już niestety, Marek Grechuta. Przed państwem Aleksandra Małek. Strumień
źródlanej wody krynicą, strumieniu, leśne strumieniu. Gdzież twych początków tajemnica, jak zabłąkana krówka Boża, pól rajskich szuka po próżnicy. Tak ludzie, błądząc po bezdrożach, odkryć chcą źródła tajemnicy. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia. Strumieniu, leśne strumieniu, źródlanej wody krynicą, strumieniu, leśne strumieniu. Gdzież twych początków tajemnica, lecz ty, strumieniu, czemuś milczysz, głęboko kryjąc prawdy sedno, choć w nich apetyt iście wilczy, by się z wszechrzeczą stopić w jedność. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia. Strumieniu, leśny strumieniu, źródlanej wody krynicą, strumieniu, leśne strumieniu. Gdzież twych początków tajemnica, aż wreszcie rozpędzone fale, aż wreszcie szepnie kamień któryś, że jeśli źródło gdzieś odnaleźć, to trzeba iść pod prąd do góry. To trzeba iść pod prąd do góry. Strumieniu, leśny strumieniu, źródlanej wody krynicą, strumieniu, leśny strumieniu. Gdzież twych początków tajemnica, żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia. Żeby źródło odnaleźć, trzeba iść ciągle w górę, iść ciągle w górę strumienia. Strumieniu, leśny strumieniu, strumieniu. Witam, czy możesz się nam przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Małek, przyjechałam z Janowa Lwowskiego. Jakie utwory wykonywałaś? Śpiewałam dzisiaj jako pierwszy utwór Strumień Piotra Rubika i jako drugi Wolność Marka Grechuty. Pierwszy raz na festiwalu, czy może już któryś? Po raz drugi już. W tamtym roku byłam i w tym roku też jestem. I jak wrażenia z występu? Wszystko się udało? Generalnie myślę, że wszystko dobrze, ale jak zwykle. Jak pewnie każdy, że my czujemy, że na pewno coś się dało jeszcze więcej zrobić, ale najbardziej nam właśnie zależy, żeby nie siebie pokazać, znaczy w jakimś sensie też pewnie siebie, przede wszystkim, żeby się właśnie pokazać, ale też, żeby przekazać to, co chcemy powiedzieć innym ludziom, żeby oni zrozumieli, też wspomnieć niektórych ludzi, niektóre rzeczy, wydarzenia. Także myślę, że najważniejsze było dzisiaj to, żeby właśnie ludzie odczuli to, co chcemy powiedzieć. I to wszystko chyba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy można pana prosić o parę słów podsumowania dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszego dnia festiwalu?
Nie ma to dzisiaj sensu, ponieważ jeszcze czekają nas 4 kolejne etapy konkursu, w związku z czym na podstawie tego pierwszego trudno ocenić, jak będzie. Liczymy na pojawienie się czarnego konia, oczywiście. Tak jak powiedziałem, jest za wcześnie jeszcze na to. W porównaniu z festiwalami z ubiegłych lat, to poziom jest różny. Przecież każdy, kto tutaj dzisiaj słuchał tego konkursu, to słyszał, jak jest. Ja mam swoje notatki, mam swoją punktację, na razie nic nie powiem. Powiemy wszystko w niedzielę. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Jest ze mną pani Wanda Kwietniewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się pani czuje po raz kolejny w Frybyszowie, po raz kolejny na tym festiwalu? Miodziałowo, powiedziałabym. Uwielbiam to miejsce, bardzo lubię tu przyjeżdżać. No, najpierw, najważniejsze jest to, że mogę się spotkać z księdzem prałatem, który jest dla mnie osobą absolutnie wyjątkową. Ja niewiele mam do czynienia z księżmi, a obcowanie z tym człowiekiem to jest wielka frajda. Przyjaciele z jury to też są przemili, przesympatyczni ludzie, ale zawsze jestem potężnie zbudowana, bo ja przyjeżdżam tu od 3 lat i co roku jest wyższy poziom i już dzisiejszy dzień pokazał, że będzie dobrze. Dziękujemy bardzo. No i cóż, pierwszy koncert konkursowy mamy za sobą, pierwsze wywiady, pierwsze emocje. No i Damianie, jak czujesz się na kolejnym festiwalu? Poziom naprawdę wysoki, porównując do tamtego roku bardzo podobny. No ale tak jak to powiedział pan Jurecki, czekamy na pojawienie się czarnego konia. A więc wszystko przed nami. No i cóż, czekamy na kolejne koncerty. Dziękuję Damianie za dzisiejszą pracę. Dziękuję również. Drugi dzień festiwalu, kolejny koncert konkursowy. Od godziny 10 na scenie kolejni artyści biorący udział w festiwalu. Dzisiaj już mamy gości z dalekich stron, z Żagania, z Wrocławia. W tej chwili na scenie zespół Celebro z Wrocławia. Mam nadzieję, że uda mi się parę słów z nimi zamienić. Proszę Państwa, już za chwilę kolejni reprezentanci klubu 4. Regionalnej Bazy Logistycznej z Wrocławia. Grupa wokalna o nazwie Celebro. To będą oczywiście 2 utwory, Biały Krzyż i Modlitwa o wiarę i pokój. Grupa wokalna Celebro z Wrocławia. Później, mam nadzieję, również Aurelia Bałuk z Żagania i kolejna reprezentantka Chrubieszowa, Chrubieszowski Dom Kultury Małgorzata Nazar. To jeszcze w tej części koncertu konkursowego. Świat bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisty dróg przebytych kurz ciężkiej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś. Pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnieć lat wraca. Pamięć
wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Przed chwilą na scenie występował zespół Celebro z Wrocławia. Może parę słów o zespole? Więc tak, pochodzimy z Wrocławia, oczywiście jesteśmy z Wrocławia, z 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. W tym roku kończymy nasze 10-lecie istnienia zespołu, z tego względu też będzie organizowany u nas w klubie koncert oczywiście. W zeszłym roku też występowaliśmy, tak nam się spodobała scena hrubieszowska, że postanowiliśmy w tym roku również zaprezentować owoc naszej całorocznej pracy. Tak, w zeszłym roku zdobyliśmy Grand Prix i myślę, że szczególne podziękowania tutaj należą się panu Stanisławowi, naszemu instruktorowi, Stanisław Śliwiński, który zaaranżował całość naszych występów. Także już w tej chwili nawet usłyszałem część odpowiedzi na moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, jak się czujecie w Hrubieszowie? Więc tak, no Hrubieszów jest
pięknym miastem, bardzo nam się tutaj podoba. W zeszłym roku dla nas to był taki wielki szok, bo to jednak 8 godzin jazdy, byliśmy strasznie zmęczeni, a tak naprawdę przyjechaliśmy, wyszliśmy z tego busa i było wow, fajnie. W zeszłym roku jeszcze było ciepło, to już w ogóle było super. W tym roku no nie jest źle, pogoda może nie dopisuje, ale na szczęście energia od uczestników i od jury i od widowni jest niesamowita jak zawsze. Także mam nadzieję, że w następnym roku też Was zobaczymy na scenie. Mamy taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest 23. Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Organizatorem jest drugi Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy imienia majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. No i cieszy nas coraz lepsza, coraz wyższa frekwencja w sali Hrubieszowskiego Domu Kultury. Witamy kolejne osoby, które do nas dołączyły. To jest drugi koncert konkursowy. Przed nami jeszcze dwa występy w tej części. Za chwilę Aurelia Bałuk z Żagania, klub 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Akompaniować będzie Tomasz Chudy, a to będą utwory Tyle Nadziei i Nasz Bóg. Przed Państwem Aurelia Bałuk z Żagania. Tam, gdzie ulica, krzyże i gruz, w gruzach dla chłopca, gdziekolwiek grób, tyle młodości, tyle miłości, ile Warszawy w ogniu i krwi, tyle nadziei, słów o wolności, ile powstania słonecznych dni. Na, na. Teraz myślę, że doskonale znana nie tylko mieszkańcom Hrubieszowa czy powiatu hrubieszowskiego, tej ziemi, tej części województwa lubelskiego, Małgorzata Nazar. Małgorzata Nazar w utworach Popatrz tu do muzyki i słów Adama Szabata, też myślę doskonale znanemu Państwu. A kolejną piosenkę kiedyś nagrała
i zaśpiewała i do tej pory śpiewa i mam nadzieję, że w przyszłym roku, chyba w lutym, zaśpiewa i w Zonościu i w Lublinie, Alicja Majewska. Jeszcze się tam żagiel bieli, muzykę skomponował Włodzimierz Korcz, tekst napisał świętej pamięci Wojciech Młynarski. Małgorzata Nazar, Hrubieszowski Dom Kultury. Popatrz tu, popatrz w oczy me, kilka ostrych słów jak nóż może zadać ból. Popatrz tu, ręką mym i stóp, może niepodobnych twych, nie odrzucaj ich. Bo gdy patrzysz tak, co ujrzeć chcesz? Ułomny zlepek uczuć, czy on Boga dar? Bo gdy patrzysz tak, zajrzyj aż do serca. Stamtąd spróbuj choć zrozumieć to. Słuchaj mnie, kiedy śpiewać chcę, kiedy podziękować chcę za ten Boży dar. Bo gdy patrzysz tak, co ujrzeć chcesz? Ułomny zlepek uczuć, czy on Boga dar? Bo gdy tak, zajrzyj aż do serca, stamtąd spróbuj choć zrozumieć to. Właśnie taką twarz, jaką widzisz tu, własną ręką stworzył Bóg. Jak ja.
Pani Wando, czy mogę parę słów dosłownie wrażenia z kolejnego koncertu konkursowego? Chyba poprzeczka ciągle idzie w górę. Poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona i naprawdę chcąc zróżnicować tych wykonawców, musimy się coraz bardziej czepiać, bo na dobrą sprawę to się nie powinniśmy się czepiać, bo wszyscy są w swoim rodzaju, na wysokim poziomie, no ale po to jesteśmy jurorami, żeby tu jednak wyłonić tych, którzy są najlepsi i to się robi coraz trudniejsze. Fajny też jest repertuar, bo mało piosenek się powtarza praktycznie co wykonawca, kolejne to kolejne piosenki, wtedy się dobrze słucha. Także czeka nas jeszcze wiele, wiele emocji i atrakcji muzycznych. Tak jest, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. W sobotni wieczór spotkaliśmy się na koncercie otwarcia. Koncert ten był popisem zespołu Lechici, zespół, który obchodzi 35-lecie działalności. Artyści związani z tym zespołem w różnych latach dali wspaniały popis. Do nagrań z koncertu otwarcia, ale też i z koncertów konkursowych będziemy wracać w naszych audycjach, ponieważ zarejestrowaliśmy praktycznie cały materiał z tego festiwalu. Zapraszam więc na koncert otwarcia 23. Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Sobotni wieczór w Hrubieszowskim Domu Kultury. Zbliża się godzina 17. Do Hrubieszowskiego Domu Kultury przybywają zaproszeni goście na uroczyste otwarcie 23. Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Jest to impreza o zasięgu ogólnopolskim i pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, w stulecie odzyskania niepodległości. Dla upamiętnienia jubileuszu odrodzenia wolnej Polski z wyrazami uznania dla organizatora 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego imienia majora Henryka Dobrzeńskiego-Hubala oraz współorganizatorów za upowszechnianie dziedzictwa historycznego i tradycji naszego narodu i ojczyzny w przekonaniu, że festiwal przysporzy słuchaczom wielu wzruszeń oraz umocni poczucie dumy z narodowej przeszłości. Z życzeniami kolejnych wartościowych przedsięwzięć promujących polską kulturę i przybliżających dzieje Rzeczpospolitej, Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiejszy wieczór jest bardzo, bardzo bogaty w wydarzenia, tak więc nasze radio w pełnej mobilizacji. Już na stanowisku reportera jest Konrad. I za chwilę dołączy jeszcze Bogumił Jakubowski i Wiktoria Malinowska. Przekazuję Ci mikrofon, Konradzie. Dziękuję bardzo. Mam na imię Konrad, jest ze mną. Lena. Uczestniczka dzisiejszego festiwalu. Lena, co będziesz wykonywać? Będę śpiewać. A jak się czujesz przed występem? Normalnie, tak jak zawsze. Często występujesz? Nie, moja mama występuje. A lubisz występy przed publicznością? Lubię. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie. Właśnie rozmawiam z panem Leszkiem Opału. Panie Leszku, jakieś krótkie słowo przed koncertem? No, dzisiaj wielki dzień dla Lechitów, ponieważ 23. festiwal, który zapoczątkowaliśmy właśnie, tak jak sama nazwa mówi, 23 lata temu. No i nasze 35-lecie. Jest troszeczkę tremy, jest troszeczkę przeżycia. Przyjechało troszeczkę gości z Polski, bo na co dzień porozjeżdżaliśmy się. No ale jesteśmy w dobrej myśli. Długo ćwiczyliście? No tak, do festiwalu przygotowaliśmy się specjalnie. W zasadzie miesiąc czasu, dwa razy w tygodniu robiliśmy próby. Dosłownie i dokładnie, stricte pod tym kątem. Dziękuję bardzo i życzę udanego koncertu. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie. Właśnie rozmawiam z panią burmistrz Hrubieszowa, panią Martą Majewską. Pani Marto, proszę powiedzieć, jak pani ocenia inicjatywę koncertu? Dobry wieczór państwu. Przede wszystkim inicjatywa od 23 lat. Myślę, wszyscy mieszkańcy Hrubieszowa są wdzięczni i chylą czoła wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia, które niewątpliwie rozsławia nasze miasto i na pewno nikt nie ma wątpliwości, gdzie leży i kto jest inicjatorem i komu zawdzięczamy to wspaniałe przedsięwzięcie. Tylu artystów, co rok coraz więcej, kolejne służby mundurowe dołączają
Także pozostaje tylko i wyłącznie złożyć najserdeczniejsze gratulacje przy okazji pięknego jubileuszu, również na ręce zespołu Lechici. To prawda, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich Państwa. Po raz kolejny w listopadzie w Rubieszowskim Domu Kultury na tak pięknym, wyjątkowym wydarzeniu, które w tym roku ma wymiar szczególny, bo jak doskonale wszyscy wiemy, świętujemy setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. To jest 23. Festiwal, Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, a już za chwilę zespół wokalny Lechici, stąd, z Rubieszowa i utwór, którego nigdy nie może zabraknąć na tym festiwalu. Młodość Kolumbów, już za chwilę w wykonaniu zespołu wokalnego Lechici. Czy pod wiatr, bo warto żyć, spokojem gasić sen i cieszyć się, jak dziecko nowym dniem, bo przecież warto żyć, spokojem gasić sen i cieszyć się, jak dziecko nowym dniem. Młodością Kolumbów śnieć wyciężona, by życie zakwitła, ziemia wciążona. Dobrze żyć, nie wiedząc co to strach, wciąż prosto iść, czy z wiatrem, czy pod wiatr, bo warto żyć, spokojem gasić sen i cieszyć się, jak dziecko nowym dniem, bo przecież warto żyć, spokojem gasić sen i cieszyć się, jak dziecko nowym dniem. Śniące doliny, sosen ciepłe włosy, turują żołnierzom kropelkami rosy. Jak dobrze żyć, nie wiedząc co to strach, wciąż prosto iść, czy z wiatrem, czy pod wiatr, bo warto żyć, spokojem gasić sen i cieszyć się, jak dziecko nowym dniem, bo przecież warto żyć, spokojem karmić sen i cieszyć się, jak dziecko nowym dniem. Nad rząbą pogostu rosną szczególne drzewa, więc chłopcy w mundurach głośno mogą śpiewać. Jak dobrze żyć, nie wiedząc co to strach, wciąż prosto iść, czy z wiatrem, czy pod wiatr, bo warto żyć, spokojem gasić sen i cieszyć się, jak dziecko nowym dniem, bo przecież warto żyć, spokojem gasić sen i cieszyć się, jak dziecko nowym dniem, jak dziecko nowym dniem, jak dziecko nowym. Hymnem Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, czyli Młodością Kolumbów, powitał Państwa zespół wokalny Lechici pod kierownictwem pana Leszka Opały z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Proszę Państwa, zaryzykuję stwierdzenie, że w listopadzie Chrubieszów przez kilka dni jest stolicą polskiej piosenki. A jeśli nie piosenki, to pieśni tej pięknej, naszej, polskiej, patriotycznej i religijnej. Witamy raz jeszcze serdecznie mieszkańców Chrubieszowa, mieszkańców Lubelszczyzny, ale także i gości, którzy pokonali wiele kilometrów, aby być razem z nami w ten szczególny wieczór podczas koncertu inaugurującego 23. edycję festiwalu. Dobry wieczór. Nie wiem, czy wszyscy mają tę świadomość, ale zapewne większość z Państwa tak, że od kilku miesięcy, dosłownie od kilku tygodni, drugi chrubieszowski pułk rozpoznawczy imienia majora Henryka Dobrzańskiego, Hubala, ma nowego dowódcę. I za chwilę dowódca, nowy dowódca otworzy oficjalnie, uroczyście
dzisiejszy wieczór i 23 festiwal. Zapraszam na scenę pana pułkownika Artura Jakubczyka. Szanowni Państwo, przyszedł mi ten zaszczyt powiedzieć kilka słów wstępu przed rozpoczęciem tego przedstawienia. W związku z powyższym proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Nie będę przynudzał, postaram się przynajmniej. Skreśliłem kilka słów, z którymi chcę się z Państwem podzielić. Szanowni Państwo, pieśń religijna i patriotyczna w historii oręża polskiego ma swoją długą i piękną tradycję. Stanowi integralną część naszej narodowej kultury, łączy historyczną przeszłość z teraźniejszością, utrwala dorobek duchowy naszych przodków oraz jest jednym z najważniejszych środków wychowania historycznego i narodowego i obywatelskiego. Szczególnie ważną rolę pieśń religijna i patriotyczna odegrała podczas wojen i powstań narodowych. Dzięki pieśniom naród zachował w trudnych czasach niewoli swoją tożsamość. To ona pozwalała przetrwać trudne chwile, dodawała sił i była nieodłączną towarzyszką walczących żołnierzy, zachęcając do walki za ojczyznę i przede wszystkim do odpowiedzialności za kraj. Hasło Służymy Niepodległej, które przyświeca tegorocznej edycji festiwalu, w esencjonalny sposób ukazuje główną ideę tego wydarzenia. Jest dowodem na to, że patriotyzm jest w nas, a tożsamość narodowa zajmuje kluczowe miejsce w naszym życiu. Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego powstał z myślą o krzewieniu i pielęgnowaniu tradycji patriotycznych i religijnych przez pryzmat kultury i sztuki. To nie tylko zmagania muzyków, ale również żywa lekcja historii. Początki były skromne. Najpierw w 1994 roku zorganizowany został konkurs Krakowskiego Okręgu Wojskowego, któremu wówczas podlegała chrubieszowska jednostka. Rok później impreza była już ogólnopolska, a każda następna edycja przyciągała do Chrubieszowa coraz więcej wykonawców. W tym czasie, tych 23 lat, festiwal zdobył uznanie zarówno w środowisku artystów związanych z wojskiem, jak również wśród szerokiego grona festiwalowych gości. Każdego roku staramy się krzewić te idee, które wynikają z przesłania festiwalu, poszerzając tym samym grono wykonawców, jak i odbiorców jego treści, tworząc przy tym niesamowity klimat, który tkwi w nas bardziej niż się na pozór wydaje. Festiwal stał się wydarzeniem, na które się czeka. Stał się już naszą piękną tradycją. Podczas 23. Festiwalu Pieśni Patriotycznej Religijnej Wojska Polskiego odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie mojego żołnierza, plutonowego Rafała Łusiaka, żołnierza tego pułku. Zmaga się ten żołnierz zmaga się z nowotworem złośliwym mózgu. Ja mogę prosić Państwa jedynie o to życzliwość i wsparcie tej szlachetnej akcji. I jeśli Państwo będziecie mieli ochotę, to w holu naszego Domu Kultury stoją wolontariusze i zbierają po prostu na wsparcie, ponieważ ta operacja, którą ten żołnierz musi przejść, przekracza zdolności finansowe jego rodziny, jak również i jednostki wojskowej. Szanowni Państwo, w tym roku obchodzą swoje jubileusze instytucje mocno związane z naszym festiwalem. 50-lecie swojej działalności obchodzi Chrubieszowski Dom Kultury, a 35-lecie zespół Lechici. Zapraszam na scenę panią Emilię Fekiksiak i pana Leszka Opałę. Proszę o brawa. A mnie niech będzie wolno zaprosić jeszcze na scenę księdza prałata podpułkownika Andrzeja Puzona, inicjatora festiwalu w Chrubieszowie, który również dołączy się razem z dowódcą pułku w Chrubieszowie do podziękowań i dla pana Leszka Opały z okazji 35-lecia istnienia zespołu wokalnego Lechici i do pani dyrektor Emilii Feliksiak. W tym roku już minęło 50 lat, odkąd macie państwo w Chrubieszowie Dom Kultury. Wcześniej trochę inaczej się nazywał. Ulica, przy której jesteśmy, też trochę inaczej się 50 lat temu nazywała. Ale przy 3 maja mamy Chrubieszowski Dom Kultury, który w tym roku świętuje 50-lecie istnienia.
Dzisiaj zespół wykona dla Państwa Piechotę, Raduj się serce, Rozkwitały pąki białych róż w wykonaniu najmłodszej solistki, która ma na imię Lenka, przy fortepianie Piotr Matusik i kolejny utwór Lechitów to Syna Wolności, a recital zakończy Marsz Wojskowy a cappella. Zespół wystąpi z utalentowanym pianistą z Krakowa, Piotrem Matusikiem, z którym zresztą od kilku lat już współpracuje. Obecnie wspólnie przygotowują materiał do nowego albumu. Piotr Matusik z kolei to młody, wielokrotnie nagradzany już pianista jazzowy, ale także i kompozytor. Również wiele nagród i wyróżnień na jego koncie. Na uwagę zasługuje pierwsze miejsce podczas międzynarodowego konkursu na kompozycję jazzową, a ten konkurs odbywał się nie w Polsce, a w Belgii. Beat Jazz 2016. Szanowni Państwo, Lenka i Lechici i Piotr Matusik. Dałam ci ja idącemu w pokój białą.
Pan Mikołaj jest ze mną. Ksiądz prelat Andrzej Puzon, proboszcz parafii Matki Bożej Ustawiającej Pomocy i kapelan Wojska Polskiego. Jak księdzu podobał się dzisiejszy koncert? No, mój Boże, to są spod mojej ręki. Trudno, żeby się nie podobały. Ale muszę powiedzieć, ja sięgnę głębiej. Kiedy przesłuchiwaliśmy tych wszystkich solistów, którzy przyjechali na festiwal, to trudno zaniżać poziom, a ponieważ nasz zespół ma już swoje historię i swoje doświadczenia, więc to oczywiście ładnie wystąpił na scenie i rzeczywiście warto było posłuchać i zobaczyć. A jak ksiądz ocenia całą inicjatywę występu? No, oczywiście trzeba powiedzieć, że dzisiaj ludzie coraz mniej śpiewają i kiedy się zobaczy młodych śpiewających, to jest cały pejzaż tego wszystkiego i trzeba powiedzieć, że nie jest tak źle, jakby się wydawało. Młodzież coraz bardziej bierze się do śpiewania i to poważnych utworów. Dziękuję bardzo. Jest z nami Aleksandra Opała, witam. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak to jest wrócić na chrubyszowską scenę? No cudownie, co roku jak tutaj wracamy z przyjaciółmi, to jesteśmy pełni entuzjazmu i chęci do tego, żeby zaśpiewać przed chrubieszowską publicznością, która jest bardzo życzliwa, no i jednak no, sami swoi. No, jest to jakby troszkę stresująca sytuacja, no bo tak się mówi, że najgorzej to występować właśnie u siebie, ale tutaj jest naprawdę bardzo przyjemnie i bardzo lubimy tutaj wracać. Parę osób zapytało się mnie podczas śpiewania, kiedy pani bierze oddech. A nie widać? Nie biorę, na początku i na końcu. W międzyczasie. A jak wrażenia po dzisiejszym występie? No cudownie, ja jestem bardzo zadowolona, wszystko poszło dobrze, publiczność się dobrze bawiła, a najważniejsze dla artysty jest to, czy publiczność bije długie i soczyste brawa i po prostu czy im się podobało i czy uczestniczyli z nami w całym koncercie. Gratuluję wspaniałego występu i zapraszamy ponownie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. Serdecznie. Witam bardzo serdecznie, mógłby nam się pan przedstawić? Nazywam się Piotr Matusik. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan dzisiejszą publiczność? Oj, publikę oceniam absolutnie wspaniale, bo to wielka przyjemność przede wszystkim grać tutaj w Chrubieszowie. Tak wspaniali, otwarci ludzie i to samo właśnie czułem ze sceny dzisiaj. Piękny odbiór. Słyszałem, że pan przyjechał do nas aż z Krakowa. Co było powodem? Zaproszenie czy sam z siebie? To jest mała dezinformacja, ponieważ pochodzę z Bielska Białej, a aktualnie mieszkam we Wrocławiu. Jestem tutaj na zaproszenie Leszka, pana Leszka Opały, z którym się bardzo przyjaźnimy. Jesteśmy w świetnych relacjach prywatnych, przyjacielskich, dlatego z wielką przyjemnością zawsze przyjeżdżam do was i gram na tym pięknym festiwalu. Też słyszałem, jak pan gra piękną, rozbudowaną linię melodyczną i widziałem pasję w pana oczach. Proszę powiedzieć, kiedy to się wszystko zaczęło? Kiedy zaczęła się przygoda z pianinem? O, to pytanie potrzebuje chwileczki, już odpowiadam. Przygoda z fortepianem w drugiej klasie podstawówki, tak, w Bielsku Białej. Później była szkoła muzyczna, bo do szkoły muzycznej dołączyłem troszkę później, a następnie studia na Wydziale Jazzu w Katowicach. No i jestem u was. To był już naprawdę świetny koncert, dziękuję. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Jesteśmy już po koncercie i rozmawiam właśnie z... Dominikiem Ostrowskim. Dzień dobry Państwu. Miło Was słyszeć. Jak wrażenia? Bardzo pięknie, ciepło. Oraz wspaniała publiczność. Bardzo miło się tu gra.
Wróciłby pan tutaj jeszcze raz albo parę razy? Z przyjemnością wróciłbym tu jeszcze parę razy, ponieważ przyjechałem tu nieco chory i nie zdążyłem pozwiedzać, a byłem kiedyś na Lubelszczyźnie, zresztą tej bliższej Chrubieszowowi niźli Lublinowi. Bardzo mi się to podobało. Piękne miejsce w ogóle. Potrzebowałbym tu kiedyś przyjechać bez koncertu. A jak ogólnie pan ocenia ten cały festiwal piosenki patriotycznej i religijnej? I był wspaniały, ponieważ przyjechałem tylko na swój koncert. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo miło było was usłyszeć. Mamy zaszczyt rozmawiać z Małgorzatą Ostrowską. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak wrażenia po występie? Super, dlatego że obawiałam się, że no, nietypowy koncert, zdecydowanie mniej energetyczny niż zawsze i no, mogło być różnie, a poza tym siedząca publiczność, to też się nie zawsze zdarza, a jednak było naprawdę super. Fajnie jest, jak publiczność słucha i reaguje. To robi się szczególny klimat. Była pani kiedyś w Rubieszowie? Więc nie pamiętam, ale skoro nie pamiętam, to mogłam być albo nie. Ale myślę, że nie byłam. Wróciłaby tutaj pani kiedyś? To są piękne tereny, miasto jak miasto, bo miasto piękne, publiczność wspaniała, ale to są piękne tereny, także z dziką radością, najchętniej prywatnie, żeby pojeździć, pooglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.